Nie ma co się czarować. W przedświątecznym tygodniu wszyscy myślą już tylko o Wigilii, choince i prezentach. Przynajmniej z takiego założenia wychodzą dystrybutorzy, więc dobre premiery dopiero po świętach. Sklepy będą wtedy zamknięte, brzuchy pełne i spokojnie będzie można pójść do kina. Ale my i tak powiemy Wam, na co warto i jakie zaległości warto nadrobić, korzystając z okazji. Oglądajcie Kinofaktu. Dziś wyjątkowo krótko i na temat. W kinach tylko dwie premiery. Izraelskie listo od nieznajomego i klasyka francuskiego kina z 1962 roku Jules i Jim. Debiut fabularny Jarvira Mozera, podobnie jak Głośne oczy szeroko otwarte, opowiada o sile kuszenia i odkrywaniu swojej seksualności. W państwie, w którym ze względu na religię i kulturę homoseksualizm jest kompletnie nie na miejscu. Oba obrazy dzieli jednak klasa. Niestety, na niekorzyść nowszego dzieła. Akcja filmu rozgrywa się w Tel Awiwie pod koniec lat 80., gdzie mieszka i studiuje młody Boaz. Pewnego dnia chłopak dostaje anonimowy list od męskiego adoratora. I choć żyje w udanym związku z dziewczyną, w oczach mijanych mężczyzn zaczyna szukać tego, którego pożąda. Film bardzo skupia się na psychologii i emocjach bohaterów, ale nie przekłada się to na wzbudzenie zainteresowania u widzów. Dla wytrawnych kinomanów Jules i Jim, François Truffaut z młodziutką i piękną Jean Moreau w roli głównej. Reżyser 400 batów, Strzelajcie do pianisty czy Panny młodej w żałobie przygląda się trójkątowi miłosnemu na przełomie wieków. Tytułowi Jules i Jim to para oddanych przyjaciół. Pewnego dnia poznają Catherine i obaj tracą dla niej głowę. Ale kobieta wybiera Julesa. Potem przychodzi czas rozłąki i pierwsza wojna światowa. A kiedy przyjaciele spotkają się znowu? Jules i Jim to pozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kino, ale jego historię. Reszta może się trochę znudzić. Puchy w kinach to świetna okazja, żeby w ramach przygotowań do Złotych Globów i Oscarów nadrobić zaległości. Przyjść choćby do Kina Atlantik, gdzie jesteśmy, i zobaczyć Zaginioną dziewczynę, Mów mi Vincent, Wielką Szóstkę, wszystkie filmy nominowane i Wolnego Strzelca. A my widzimy się świątecznie. Opowiem o Hobbit, Bitwa Pięciu Armii i polskim filmie Pani z przedszkola. Do zobaczenia. You have but one question to answer. How shall this day end?